wracaj na środku, dobra? Słyszysz mnie? Mówię do ciebie, słyszę. 15 sierpnia powstańcy uroczyście obchodzą Dzień Żołnierza. W nocy z 14 na 15 sierpnia lotnictwo alianckie dokonuje kolejnych zrzutów broni i amunicji nad Warszawą. Niemcy zestrzeliwują 3 spośród 20 samolotów. Nieprzyjaciel naciera na Stare Miasto, na odcinku od Ogrodu Krasińskich do Placu Teatralnego. Niemcom udaje się opanować Pałac Mostowskich. W nocy odbija go oddział z batalionu Wigry. Wieczorem Niemcy uderzają na barykady przed Bankiem Polskim na Bielańskiej i na klasztor kanoniczek przy Placu Teatralnym. Powstańcy odpierają ataki nieprzyjaciela. O godzinie 10 Niemcy z niespotykaną dotychczas w tej części miasta siłą atakują północne Śródmieście. Uderzają od północy wzdłuż Żelaznej, Walicowa, Ciepłej, Rynkowej i Granicznej oraz od zachodu wzdłuż Srebrnej, Siennej, Pańskiej, Prostej, Łódzkiej i Grzybowskiej. Równocześnie Niemcy ostrzeliwują pozycje powstańcze, zwłaszcza dworzec pocztowy i dom kolejowy. Oddziałom kapitana Wacława Stykowskiego, Hala, i oddziałom ze zgrupowania Chrobry 2 udaje się odeprzeć wroga na pozycje wyjściowe. Z Ogrodu Saskiego nieprzyjaciel prowadzi ostrzał Placu Napoleona. W ogniu staje najwyższy budynek Warszawy, Prudential. Pożary wybuchają na ulicach Moniuszki, Sienkiewicza, Mazowieckiej. Na Mokotowie zatrzymanych zostaje 2 oficerów węgierskich. Podpułkownik Stanisław Kamiński, Daniel, nawiązuje za ich pośrednictwem kontakt z dowództwem oddziałów węgierskich, które stacjonują w Zalesiu pod Warszawą. Oddział Jeleń rotmistrza Lecha Głuchowskiego, Jerzyckiego, obsadza Fort Legionów Dąbrowskiego. O godzinie 22 z Puszczy Kampinoskiej, z odsieczą dla Starego Miasta, wyrusza pod dowództwem podpułkownika Wiktora Ludwika Konarskiego-Wiktora oddział liczący około 730 żołnierzy. W rejonie Powązek dowódca rezygnuje z natarcia. Pozbawione łączności, rozproszone oddziały częściowo przedzierają się na Żoliborz, a pozostali żołnierze wycofują się do Puszczy. Dziękujemy za wyjście. Chwała bohaterom. Chwała bohaterom.